Siemanko, siemanko, z tej strony Gryfciu. Witam Cię w kolejnym odcinku z Kronik Myrtany Archolos. No i kontynuujemy naszą przygodę ze sprzedażą piwa. Tylko nie pamiętam, do kogo ja miałem teraz pójść. Do kogoś miałem, ale do kogo? Do kwatermistrza tutaj? A no tylko właśnie, to kurna, problem jest taki, że oni wszyscy śpią. Dobra, trzeba się im wbić na chatę. O kurwa! Ej, tu nikogo nie ma, dobra. Robimy akcję, słuchajcie. Tu nic nie ma, żeby zabrać. Jako, że tu nikogo nie ma. Bo kufry są nasze. Ej, lewo, prawo, prawo, lewo. Lewo, prawo, 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 lewo. Lewo, prawo, 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 prawo. Co my mamy? Eliksir wzmocnienia, kusze bełty. Dobrze. Ty, no to jak tak? Ale to, no tu okazja czyni złodzieja, no trzeba powiedzieć wprost. Lewo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, prawo, lewo, lewo. Co my mamy? Kusza treningowa, kiepski krótki miecz, mały kołczan bełtów. Dobra, dobre i to, nie? Nie oszukujmy się, no dobre i to. To dobrze wiedzieć, że tak niektóre miejscówki normalnie teoretycznie są oblegane. A tutaj można sobie wejść tak po cichaczu i dupnąć co się chce. No to oni w tej straży to tak średnio dbają, szczerze mówiąc, o swoje rzeczy. Tutaj na górze co jest? O, łóżka są! Dobra, no to się prześpimy. No i idealnie można by rzec. Do poranka. Cyk. Mam nadzieję, że nikt mnie nie będzie gonił za to, że tam kwatermistrza zrobiłem. Mały kipisz. Maluteńki kipisz. Tylko nie pamiętam, czy ja do kwatermistrza miałbym iść. Lenard, chyba tak, co? Przychodzę w interesach. Witaj, przychodzę w interesach. Ty? W interesach? A jaki ty możesz mieć do mnie interes? O, chłopie. Działam w imieniu Tomasa, piwowara. Chciałby złożyć Straży Miejskiej korzystną propozycję. A jaki Straż Miejska może mieć interes z właścicielem browaru? Myślisz, że mamy tutaj samych ochlapusów? Oczywiście, że nie. Może najpierw spróbujesz nowego piwa Tomasa. Sam opracował recepturę. Proszę. I nie pierdol. Mocne. Cholera, dobre. No dobra, o jakich interesach mówiłeś? Słuchaj. Strażnik też człowiek. Napić się musi. Wiem, że strażnicy to też zwyczajni ludzie. Po pracy mają prawo wypić sobie przecież piwko. Tomas mówił mi, że bierzecie od niego kilka skrzynek wyspiarskiego. Ale pić cały czas to samo? Nuda. Chyba wolisz, żeby twoi ludzie nie szwendali się po karczmach, tylko mogli spokojnie ugasić pragnienie w koszarach, prawda? Muszę przyznać ci rację. No dobra, będę brał na początek jedną skrzynkę tygodniowo. Jedną? Ile? 100 sztuk złota za skrzynkę. Dobrze, możesz przekazać wszystko Tomasowi. Przekażę. Kurna! Bywaj. Ale to idzie, ty! Ale to idzie, co? Szybciochem, tu, proszę bardzo, i kolejny. No ładnie, 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 bardzo mi się to podoba. Do tym sposobem myślę, że szybko zdobędziemy sobie to obywatelstwo jednak, słuchajcie. Myślę, że tym sposobem to szybko pójdzie. Tylko teraz tak. Potrzebujemy iść... Gdzie my właściwie potrzebujemy jeszcze iść? Na dół do karczmy na pewno. To na 100%. I jeszcze chyba gdzieś, nie? Ten tu dalej zamknięty siedzi. Na dół do karczmy. Trzeba uważać, żeby nas nie pobili zaraz. Bo to chwila, moment nieuwagi, będzie lipa. A, i do tego burdelu, czyli tu w zasadzie chyba, co? Handlarz? Pokaż mi, co masz. No dobra, nic ciekawego, myślałem, że coś lepszego, dobra. Tu nic ciekawego, tu strażnicy miejsce, kto tutaj jest? A tu są ludzie Volkera, dobra.
Walter? Hej, ty. Może nie mam na stanie tylu broni, co Odgar, ale u mnie zawsze, powtarzam zawsze, znajdziesz najwyższą jakość. No pokaż mi te towary. Wybierz. Nie, no dobra, błagam. Co to jest za jakość? Przepraszam. Co to jest za jakość? No pasy to jeszcze okej, ale reszta... Szkoda gadać, nie? Szkoda gadać. No dobra, potrzebujemy dwóch miejsc, czyli do burdelu i do karczmy. Tylko gdzie jest kurwa ten burdel? To mnie wcale... Raczej nie jest to, co? Bo nie wygląda. Mądra decyzja. Spokojnie, spokojnie. Ty, co to za ziomek biegnie? Posiłek. A, on wbiegał tam do środka, dobra. Mądra decyzja. O to, żeś się w porę gościu obudził, nie? W porę, żeś się ziomek obudził. Dobra, idźmy najpierw do karczmy. Ale gdzie ten burdel jest? Bo tutaj stoją, no ale on musi gdzieś być, więc dobra, będziemy szukać zaraz. Siemano, Helga. Słuchaj, przychodzę z ofertą. Przychodzę z pewną ofertą. Z ofertą, powiadasz? Może najpierw się czegoś napijesz? Chłodne piwko za 10 sztuk złota? Pewnie, daj. Pewnie. No i to rozumiem. Z czym do mnie przychodzisz? Właśnie z tym samym. Może chciałabyś wzbogacić swoją ofertę? Tomas wprowadza na rynek nowe piwo. Ciemne, mocne. Nazywa się Mroczny Paladyn. Interesy z Tomasem zawsze szły dobrze. Ile chcę za skrzynkę? 100 sztuk złota. Bez negocjacji. Proszę, spróbuj sama. Wow! Co to jest do cholery? No, biorę na początek 2 skrzynki tygodniowo. Bardzo ciekawy produkt. Nie piłam jeszcze nigdy czegoś podobnego. Ma moc. No, to chyba wszystko. Resztę ustalę z Tomasem osobiście. Dzięki za kontakt. Bywaj. Do zobaczenia. No i pięknie. Widzicie, jak to szybko idzie? Kurna, to on jakąś ładną premię nam będzie musiał dać do tego. Dobra, ale teraz gdzie są te kurtyzany? To chyba będzie tutaj po lewej, co? To coś takie dziwne. Jakbym obstawiał. To tak trochę wygląda. Dobra, to tak sobie pójdźmy. I tu. I tu w lewo? No tu ludzie Volkera, trzeba uważać. To jest handlarz? Nie, to jest jakiś obywatel. Kurna. Puść mnie, puść mnie! Dobra, zapiszmy sobie grę. I chyba tak, Amir. Witaj. Co tu robisz? Cześć. Co tu robisz? Stoję i pilnuję. A na co ci to wygląda, herlaku? No nic takiego, herlaku. Czego pilnujesz? Lokalu Wlady. Włazisz do środka? Czy dalej masz zamiar zawracać mi głowę? Wchodzę. Wchodzę. Lepiej, żebyś nie sprawiał kłopotów. W lokalu nie ma miejsca na burdy. A tym bardziej na machanie bronią. I pamiętaj, dotykasz tylko tego, za co zapłacisz. Zrozumiano? Dobrze, spokojnie. Spokojnie, panie Amir, spokojnie. Siemano, Wlada, witam cię serdecznie. Witaj w mrocznych tajemnicach, nieznajomy. Jeszcze cię tutaj nie widziałam. Co to za miejsce? To miejsce wyjątkowe. Jedyne takie na całej wyspie. W moim lokalu możesz skosztować wybornego wina, wsłuchać się w rytm relaksującej muzyki, ale porządni klienci mogą też skorzystać z oferty specjalnej. Porządni klienci? Oferta specjalna nie jest dla pierwszych lepszych obwiesi z ulicy. A o tym, kto obwiesiem nie jest, decyduję ja. Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć. Masz coś do picia? Masz coś do picia? Tylko najlepsze trunki, których nie powstydziłby się nawet sam Ernesto. O, piwo wyspiarskie tutaj jest, proszę bardzo. Czyli browary tutaj ma mocne piwo. No dobra. Pogadajmy o interesach. Cześć, możemy pogadać o interesach? Możemy. Z czym do mnie przychodzisz? Tomas wprowadza na rynek nowe piwo i chciałby zaoferować ci współpracę. 100 sztuk złota za skrzynkę. Takiego piwa jeszcze na rynku nie było. Zostało uważone według autorskiej receptury Tomasa i wyróżnia... Dobra, daj mi go spróbować. Proszę. Żłopaj, nie gadaj, no. –
zbiorę 2 skrzynki, rozliczę się potem z Tomasem. Tak od razu? 2 skrzynki tygodniowo? Tak. Masz do mnie jeszcze jakąś sprawę? No i pięknie! No i pięknie! Szybko poszło, co? Jeter! Co słychać? Co słychać? Jestem zajęty, odejdź. A, sorry, no tak, gapisz się na dupy. W sumie można było się czegoś spodziewać innego? No nie. A, mogę tu na górę wejść? Ty, kurna, można tu wszystko pozwiedzać, proszę bardzo. Ciekawe. Witam. Uuu, zrzucone ciuszki, proszę bardzo, balkonik też jest. Ty, no to jest pierwsza klasa lokal. Chciałem powiedzieć, pierwsza klasa lokal. Nie ma żartów, aż jestem ciekaw, co tu jeszcze mnie czeka, ty. Dobra, otwieramy wszystkie drzwi po kolei. Tu kolejne ciuchy jakieś leżą. Ciekawe, co? Proszę, balia z wodą, kurna. Kurna, no, nie ma żartów. I tu każda z dziewczyn ma imię, to też jest ciekawe. Nie ma nieznajomych. No dobra, ale poczekajcie, bo co nam w takim razie zostało? A, został nam ten z gildii kupieckiej. Do ogarnięcia, tylko ja muszę znaleźć kogoś. To będzie chciał kupić to wino zatrute. On mówił, żeby wśród sprzedawców szukać. Tylko... Kurna, wśród których sprzedawców? Bo z kim nie gadałem, to nie było opcji, żeby to sprzedać, nie? Może gdzieś tutaj coś będzie takiego. To jest takie bardziej otwarte. Nie, to jest robotnik jakiś, robol. Tu chyba też nic w środku takiego, właśnie. Tak czułem. To przecież nic nowego. No tak się zastanawiam, słuchajcie. Gdzie my możemy to opchnąć? Ale tu jest jakaś prywatna chata, właśnie. Widzisz, to nie było takie. Spokojnie, spokojnie z tym strażnikiem, nie machaj tak. Wyglądasz na zmartwionego. Zajrzyj do mrocznych tajemnic. Tam zaznasz wielu przyjemności i zapomnisz o kłopotach. Dzięki. Może następnym razem. Oj, ale tam ładny skok zrobiłem. Kogo my tu mamy? Osiłka jeszcze. To nie, z osiłkiem to ja nie chcę nic mieć wspólnego. Kurna, no gdzie ja mogę sprzedać to wino? Tak się zastanawiam. Poczekajcie, może jest tam to opisane. Dla koneserów. Ona mówi, że muszę... Mam podrzucić butelkę z zepsutym trunkiem któremuś z handlarzy z winem w ofercie. Czas iść na targ. A targ jest tutaj. Bingo! Mamy to! Tylko teraz znajdźmy, kurna, tego z winem. Ale... Klient nasz pan. W czym mogę ci dzisiaj pomóc? Pokaż mi towary. No dobra, tutaj nic ciekawego nie ma. Wędzona ryba ziołowa, biorę. Czarna perła. Za 1000. Kurwa. Co to jest? Chlebowe smarowidło ze smoczego korzenia. Wartość 1500. Premia do siły 3 punkty odnowienia 500. O kurwa. To jest mocne, tylko na to mnie nie stać. Znaczy, nawet gdyby to nie opłacałoby się pewnie tego kupować. Teraz sprzedawca ryb, to nie. Może tu jest sprzedawca wina obok gdzieś albo coś. Nie, następny sprzedawca ryb. Chcę kupić rybę. Chcę kupić. Bardzo proszę. O ile masz? Ostryga za 3. No ale kurna, komu ja mam to sprzedać? Przecież tutaj innego chyba... Innego targu chyba nie ma, co? Nie mów, że o tym nie wiesz. Weźmy, zobaczmy na mapę. Myślisz, że ja mam lepiej? Innego targu to tu chyba nie ma. Mam własne zdanie na ten temat. No tu nie. Tam też nie. Trochę zgłupiałem, szczerze mówiąc. No bo myślałem, że jak targ, no to w porcie, nie? Niczego jej już nie powiem. No to w porcie. Ale tu nie ma komu tego sprzedać.
Bo tu są sami handlarze ryb. Więc tu mogę sobie rybę co najwyżej kupić, ale nie sprzedać. Już nie mogę tego słuchać. Pytanie. Gdzieś tutaj obok może nie znajdę jakiegoś takiego targu z winami. No pełno wina to tu na pewno jest wokół, ale targ z winami to ciężki temat, widzę. Jakaś kuźnia, mury, no to nie tutaj na pewno. Kurde, no zastanawiam się, powiem szczerze. Zastanawiam się, powiem szczerze, gdzie my powinniśmy tego szukać. Może ten kupiec, który tu był, Varin. Hej. Może on coś? Nie. Kurna, no powiem wam, że nie wiem. No powiem wam, że nie wiem, nie? No bo tu nie ma żadnego targu, nie? No nie, tu ubijają mleko, masło, czy coś tam. Coś tam ubijają. Tu też nic. A może... A ten co tutaj? Kim jesteś? Handlarz, pokaż mi swoje towary. Może ja powinienem tak po prostu podrzucić to komuś i tyle. Nie interesuje mnie, już przestańcie mnie zagabywać, naprawdę. Już kurna ile można, nie? Każda jedna kurtyzana będzie mnie zagadywać, no. Kurna, no nie wiem. No nie wiem, szczerze mówiąc. No ale dobra, spróbujmy może ten królewski gambit rozwiązać. Atracjan, szukam książki. Szukam pewnej książki. W takim razie świetnie trafiłeś. Mam ich sporo na podorędziu. Jaki tytuł konkretnie cię interesuje? Nazywa się Prawidła Szachowe. Zdaje mi się, że gdzieś taką mam. Jednakże nie mogę ci jej tak po prostu dać. O Jezus. Musiałbyś na nią zapracować. Nie ma nic za darmo, co mam zrobić? Nie ma nic za darmo. Co mam zrobić? Nic skomplikowanego. Nocy na wyspie bywają chłodne i ciemne. A nie każdy ma tyle szczęścia, aby móc schować się w ciepłych murach swojego domostwa. No tak ja na przykład. Idź do dzielnicy Biedoty w porcie i rozpal proszę koksowniki. Powinny chociaż odrobinę ogrzać tamtejszych obywateli. Dobrze, powinienem wiedzieć coś jeszcze? Uważaj na siebie. Poza najuboższymi lubią się tam kręcić bardzo podejrzani ludzie. Proszę, weź te pochodnie, żebyś miał jak pracować. Mam nadzieję, że wrócisz cały i zdrowy. No dzięki, stary. No dobra, to przynajmniej wiemy co dalej. Ale nadal to nie rozwiązało. O, tu jest chyba handlarz wina. Siema, Lis. Pokaż. Kurna, no nie. Wyglądała jak handlarka wina. Kurna, no nie wiem, szczerze mówiąc, już zgłupiałem trochę. Jak będę chodził od sklepu do sklepu chyba, może w końcu na coś trafię. A to co to jest? Kartograf. Czym się zajmujesz? Nie jesteś stąd, prawda? Prawda. Jak to poznałeś? Po prostu każdy mieszkaniec miasta wie, że jestem kartografem. Jeśli chciałbyś kupić jakąś mapę, tylko powiedz i przygotuj sakiewkę. Teraz mi pokaż mówisz... Pokaż mi swoje mapy. Ma taniej? Mapa wyspy. Mapa miast. Nie no, mapa tyle samo. To co to za różnica? Mapa kanałów! O, a to ci ciekawostka. Czyli mapę kanałów możemy od niego kupić w razie czego. Dobra, to się może przydać. Czy na pewno nie teraz jeszcze, bo jakby nie będziemy tam chodzić. Póki co. Ale dobrze wiedzieć, że ktoś ją ma. No. Padna. Kurno, no też nic. I no nie wiem, szczerze mówiąc, gdzie miałbym to sprzedać. Bo już chyba przeszedłem całe miasto, nie? Byliśmy, mam wrażenie, wszędzie. Gdzie mogliśmy być. Chyba, że tutaj u któregoś z handlarzy można... Czekaj, handlarz z różnościami, nie. Dobra, tu jest następny handlarz. No jest jeszcze paru tych handlarzy, może któryś akurat będzie handlarzem win czy coś, no nie wiem. Witaj. Kurwa, pohandlujmy. No nie, no ten też nie. Szczerze mówiąc, to ja już nie wiem.
Szczerze mówiąc, to ja już nie wiem, już zaczepiam każdego po drodze. No może też, nie wiem, ominąłem albo... No też szedłem po nocy, nie? Więc... Wiadomo jak jest. Można było coś tam ominąć. Ale pójdźmy sobie do naszego kolegi. Siemano, Tomas. Słuchaj. A, nie mogę nic zrobić. Póki co, póki nie skończę wszystkiego, to nie mogę mu tego oddać jakby po trochę. No dobrze wiedzieć. No dobra, trudno. Handlarz. Nie. Tu jest Targ. Ty, hej. Elit. Czym się zajmujesz? Czym się zajmujesz? Handluję, albo myślę o tym, jak handlować lepiej. Nazywam się Elit. Na próżno szukać lepszego kupca w mieście ode mnie. No dobra, a co pokaż masz za towary? Towary? Wow, ten same pasy ma. Nice, dobra, to będziemy wiedzieć, do kogo przyjść, jakbyśmy szukali pasa. Ale ja szukam handlarza wina. Szukam handlarza wina. A Kuno, a nie, Kuno był politykiem. Dobra, to nieważne jednak. Armar? Czym się zajmujesz? No nie mów, że nigdy nie obiło ci się o uszy imię Armar. Jestem najbardziej uczciwym kupcem. No, jak wszyscy kupcy, mieście. No. Z nikim nie dogadasz się tak jak ze mną. Pohandlujmy. No on też nie, no kurwa, do kogo ja mam iść? Wyglądasz na podekscytowanego. Obmyśliłem ostatnio naprawdę niezły interes. Każdy kupiec byłby tym podekscytowany. Jakżeby inaczej, nowy sposób na zarobek. To od razu szczęśliwe. I to zarobek nie tylko dla mnie. Potrzebuję kogoś do pomocy. Robota nie powinna być szczególnie trudna i oczywiście gwarantuje wynagrodzenie. No, o czym mówimy? Mów, o co chodzi. Zapewne wiesz, że zagrożenie ze strony orków jest coraz poważniejsze. Władze miasta ostatnio zdecydowały, że trzeba zgromadzić w spichlerzach zapasy na wypadek oblężenia. Do brzegu. Już teraz relacje pomiędzy wytwórcami żywności a miastem nie są dobre, więc nie mogą jej konfiskować. No. W obawie przed protestami czy nawet buntami wolą nie wysyłać straży na konfiskatę żywności czy wprowadzać nowych przepisów dotyczących jej standardowego przydziału miasta. Jestem ciekaw, czy straż w ogóle dałaby radę bandzie wieśniaków z widłami. Prawdopodobnie poniesiby przy tym większe straty niż robar podczas wojny. Wspomóżcie obronę naszego królestwa. Dobra, konkrety. Proszę o konkrety. Jasne, spokojnie. Jako współpracownik Araxos muszę dbać o interesy gildii. Handel żywnością w obecnej sytuacji może być wyjątkowo. No dobra, do brzegu. Na zachód od miasta jest plaża zamieszkana przez grupę rybaków. Jest wśród nich niejaki Niman, starszy od pozostałych i bardzo szanowany. Ktoś musi do niego pójść i namówić go, by sprzedawali swoje ryby tylko gildii kupieckiej. Wiesz co? Jest taki mały problem, bo on nie żyje. Ale no dobra, no. Przejdźmy do sedna. Nagroda. Nie ominie cię. Tego możesz być pewien. Mam spore chody w Araxos, więc jakbyś chciał do nas dołączyć, mogę polecić ci Lorenzo. Brzmi nieźle. Ja myślę, kto o zdrowych zmysłach nie chciałby pracować dla gildii. No to idę do Limana. No dobra, zobaczymy co z tym Limanem, ale to na pewno nie dzisiaj. Na pewno nie dzisiaj. Dzisiaj to my szukamy sprzedawcy trunków. Zakład alchemiczny. No tu raczej nie pohandlujemy winem, chociaż kto wie. Ale co tu się wydarzyło? Wszedłem, wyszedłem. Nikogo nie ma w środku. A co tutaj jest w ogóle? A, tu mogę sobie pozbierać. Dobra, tu będzie trzeba przyjść w któryś inny dzień. Bo dzisiaj my przyszliśmy w konkretnej sprawie. Ja konkretnej rzeczy potrzebuję. Konkretnej rzeczy szukam. Nie interesuje mi nic innego aktualnie. Kurwa, no nie idzie tego znaleźć, no. Zobaczcie, ile przeszliśmy, nie? Zobaczcie, ile przeszliśmy i nic. Figaro też raczej nie, bo no właśnie. Figaro też raczej nie. U kogo ja mam to sprzedać, tak szczerze mówiąc? Ernesto? Nie. U niej raczej też nie, bo to...
Byłoby głupie. Kurna, no przecież prawie całą tą przelazłem, no. Pracownia pisarska, to nie. No gdzie mnie nie było, nie? Tu już byliśmy. Więc robię nazad. Ja powiem wam, że jestem trochę załamany tym, że ja nie wiem, gdzie ja mam to sprzedać. W sensie, nie wiem, czy ja mam to po prostu komuś wcisnąć na zasadzie dialogu, a podejrzewam, że raczej tak. Ja mam to komuś wcisnąć na zasadzie, hej, masz. Nie? Więc... No to jest Lipton, nie? To jest Lipton, bo u przewodnika pewnie nie da się iść do sprzedawcy wina. No ale spróbujemy. Dzielnica, targ rybny, slamsy, brama, kaplica, plac targowy. Na placu targowym to my byli przed chwilą, nie? Jednak tam nie było opcji tego sprzedać nikomu. Nie trafiliśmy na żadnego sprzedawcę wina. Bo sprzedawców pełno, ale nie sprzedawca wina. Nie, może w lombardzie? Nie, to jest absurdalne, nie? No bo ja już nie wiem, nie? Co mam zrobić, tak szczerze. Tak szczerze, to ja już nie wiem, co ja mam zrobić. A tu są jeszcze sprzedawcy, ty. Może któryś z nich. Handlarz? Kurwa, no też nie. Mimo, że chłop wino ma w swojej ofercie, to jakoś tak nie kwapi się zbytnio. Slager? Nie, no mięso. Ej, ale może... Dobra, spróbujmy, bo 5 złota to nie szkodzi w sumie. To nie jest jakaś tam ten... Może on mnie zaprowadzi w jakiś inny plac? No nie wiem, no, bo już... Już trochę zgłupiałem, szczerze mówiąc. Dawaj, na plac targowy. No to w drogę. Jazda. I pewnie zaprowadzi mnie tu, gdzie byłem przed chwilą, nie? Tak obstawiam przynajmniej. No ale no musimy spróbować, no bo co innego nam pozostało? No trzeba spróbować, no. No ale to będzie tu jak nic, no. Nie wiem, powiem wam. Nie wiem, załamałem się trochę. Dotarliśmy. Widzę chyba. Chyba widzę sprzedawcę wina. Chyba widzę, słuchajcie. Coś mi się tak wydaje. Kurwa, no nie. Komu ja mam to opchnąć? Witaj, chyba cię tu jeszcze nie widziałem. Pierwszy raz w naszym wspaniałym Archolos? Nie musisz odpowiadać, nie ma się czego wstydzić. Zawsze musi być ten pierwszy raz, prawda? Nie, no. Nazywam się Kolk i zajmuję się wszystkimi zagubionymi... A dobra, bo jesteś przewodnikiem, dobra. Nie zapomnij też odwiedzić... Spokojnie, ja bym chciał tu, może tutaj jest jakiś... Nie, tu jest strażnik miejski. Kurwa! No teraz się zirytowałem, bo ja już nie wiem, co ja mam zrobić, szczerze, no. Jakby rozumiem wszystko, ale no, nie wiem, nie? Oj! Ja pierdolę, bym sobie nogi połamał. Z nim nie, z nim też nie, z tym też nie. Herold? Ty. No nie. To jest przewodnik. No bo to on mówił, że to miał być handlarz wina, nie? Dobrze mówię, nie byle jaki handlarz, tylko handlarz wina. Któremuś z handlarzy z winem w ofercie. Aha. Pohandlujmy. Ma pan wino w ofercie? Kurwa, nie. Dobra, to dalej idziemy. Ty. Gościu.
Ej, ty. Masz wino w ofercie? Nie masz, dobra. To ten musi mieć wino w ofercie, no. Mleko, woda. Nie, no ja już nie wiem, nie? A ten ziomek? Masz wino w ofercie? Piwo. Mocne piwo. Wieloletnie wino Araxos. O! Wino. Dobra, tylko teraz trzeba znaleźć odpowiednie wino. Roczny paladyn to nie. Słuchajcie, Mimber, czy ono jest jakoś oznaczone? Wielmożnego gubernatora Morisa ogłasza się, co następuje. Piwo butelkowe. Z rosnącym zapotrzebowaniem na butelkowe wino Ernesto, wieloletnie wino z północnych krain. Otwierane są kolejne kopalnie. Zepsute wino. O, tak, czyli byle komu trzeba było je sprzedać. A także każdego. O Jezu, a ja się tak napociłem przy tym, nie? O, Frida, witaj. Witaj, nazywam się Frida. Jeśli potrzebujesz skór lub broni dystansowej, to dobrze trafiłeś. To... A, dobra, myślałem, że... Dobra, to później do niej wrócę. Myślałem, że mogę z nią pogadać, wiecie, by było git. I by było git. Natomiast słuchajcie, skończymy sobie ten odcinek tutaj. No już dostarczymy mu tą informację później. Natomiast mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Zostawcie jakiś komentarz. Jeśli jeszcze nie macie suba, to zasubskrybujcie mój kanał. Dziękuję wam za oglądanie i zapraszam was do kolejnych odcinków. Na razie. No i cześć.